postanowienia noworoczne. Na pewno nie chorować, także będziemy dbali o siebie, żeby być zdrowym, żeby koncertować bez żadnych problemów. Cóż, na pewno nowe utwory, nowe produkcje, nowe klipy, którymi mam nadzieję, że będziemy zaspokajać swoich fanów, no bo tutaj przede wszystkim o to chodzi. Cóż jeszcze? Kurczę, tak. Może coś prywatnie. Coś prywatnie. No właśnie, może się rodzina powiększy? No raczej na to bym nie liczyła. Także nie, no z tym na razie jesteśmy w jednym miejscu, mamy cudowną Gabrysię, także tutaj raczej na niej się skupiamy. O właśnie, odnośnie postanowień, no to też chcemy zająć się troszeczkę naszą córką. To jeszcze taki cichy projekt, ale który już tam gdzieś zaczynamy grzebać. Bardzo byśmy chcieli wydać taką dziecięcą płytę, żeby miała pamiątkę z tych swoich najmłodszych lat. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, bo nie ukrywam, że brakuje tego na rynku. Brakuje takich utworów, więc mam nadzieję, że takie fasolki troszeczkę wrócą i że da sobie radę, a naprawdę jest mocno uzdolniona, więc myślę, że będzie pięknie. Właśnie miałam powiedzieć, że mała radzi sobie świetnie na scenie, bo obserwuję czasem to, co wrzucasz na Facebooku i wiem, że już mała nagrody dostaje. Tak, tak, tak. Cały czas nas zachwyca. Ja mówię, to jest taka nasza perełka w głowie. Cieszę się bardzo, że jakoś tam po nas zaszczepiła w sobie ten talent i wokalny i tak naprawdę ona i tanecznie tam wymiata. Chodzi na bardzo różne zajęcia. Ostatnio akrobatyką nawet się zaraziła. Także no mówię, i pękam z dumy razem z Dawidem. W tym roku Super Express bacznie przyglądał się odchudzaniu twojemu i Dawida. Jak dieta, jak waga? Diety już nie ma, powiem szczerze, że jak zaczęliśmy taki gorący okres koncertowy, jak zaczęły się wakacje, no nie ukrywam, że byliśmy w tym roku tylko 3 dni w domu podczas 2 miesięcy, więc jakby ciężko było to wszystko pogodzić, dlatego po wakacjach tak trochę byłam niezadowolona na siebie, ale już wracam do formy, jest coraz lepiej. Myślę, że właśnie takie może postanowienie noworoczne to będzie też to, żeby w końcu wrócić na to siłownię i troszeczkę się zająć również sobą.